oskarżać. Jak by? Panie, bo... Panowie, co było powiedziane na początku? Mój mózg tak działa i ja się z tym godzę. Cześć, Weglecie, ekipa WK z tej strony. Jesteśmy na kanale WK Dzik i nie wiemy, co nagrywamy. Błażej nie chciał nam powiedzieć. Będziemy coś rysować, ponieważ mamy markery. To już wiesz, wydedukowałem. Błażej jak wymyśli to. Ale jaki tajemniczy jest. O, bo jeszcze nie możecie wiedzieć, nie odkrywajcie. Papier jak do zawijania kanapy. Czyli znaczy, ja się obawiam, że jest umysłowe. To coś, czego nie lubię robić. Umysłowe. Coś pod tym jest? Czy tak, to? nie wyjmuj. Na kreatywność. To macie tak, pod spodem macie kropeczki i każda z nich jest ponumerowana, tak jak kiedyś zbieraliście, nie wiem, Kaczora Donalda kolekcję czy coś. Były te rysunki. Było. Trzeba włączyć 1, 2, 3 i wyjdzie wam obrazek. No. Kto z was pierwszy? No. Zrobi obrazek, wygrywa. Jeszcze nie odkrywajcie. Kiedy? Jak oczywiście będziecie gotowi, każdy niech z was weźmie sobie mazak na pewno na cienką stronę, tak, tak. Bo są dwustronne. Okay. I skąd to, na to wpadłeś? Dlaczego? Po prostu, jakoś sobie wymyśliliśmy. Nie, okay. nie widzieliśmy. To są dwie kartki, poczekaj. Tą górną możesz odłożyć. Jedna jest pod spodem, na której masz wzór. Okej, czyli to tylko przykrywa tą kartę. Tak, tu nie ma kropek. Lecimy. Dobra. Tu nie ma kropek. Kiedy start? Jesteście gotowi? Tak, tak. To start. I dokładność się liczy, rozumiem? Nie. Gdzie czy masz mogę jeden? Połączyć jakkolwiek chcę? Dzięki za odpowiedź. Chłopie, gdzie jest jeden? Kurde. O kurwa, jak się zajebałem w akcji. No nie błąd, poleciałem od razu. Ale dobra, mogę się uratować, bo to jest tak. I test, no za gruby mam ten po prostu. No. Kurwa, jak nagle znika. Poczekaj, pokaż co masz z drugiej strony. Czemu? Pokaż po prostu. Git. A można się ładnie tam, co? Przejechać, jak się człowiek za bardzo rozpędzi. Tak, ale to w ogóle nie będzie nic widać. Będzie, tak będzie. Blisko są o to chodzi właśnie. Niektóre. I stwierdziliśmy, że dlatego na WK Dzik, bo to jest test skupienia i precyzji. Także tutaj zobaczymy, kto z was potrafi się najbardziej skupić. Ja. Ja będę najwolniejszy pewnie, bo ja zawsze staram się robić powoli. Nie jest ty kropek? Każdy ma około 320. O kurwa. Owca ma mniej niż 320, ale owca ma jeszcze od A do chyba Z. Ciekawe, co wyjdzie z tego. Tematyki są różne. Wiem, kurczę, że chyba główną jest kultura. A dzisiaj ławę robię, nie? Ciekawe, czy to ma wpływ. Że mi układ nerwowy przepali. Myślę, że ma wpływ. Ty, jak nagle, kurwa... Ta. Co nie? Ta. Ty. Nagle ta. Nagle, ja mogłem kurwa zamazać sobie. Nagle uważajcie, żebyście nie zamazali. Nie wiem, mam bardzo grubie, ale już wiem, co mam. Monalizę mam na 100%. Jak uspokaja, co? To jest jakieś badanie. Ty, gdzie mam badanie. 123, tak naprawdę. Nie, nie chodzi o rywalizację. Nie, nie, skąd? Totalnie nie. Dla przyjemności wszystko się robi. Obstawiam robór, że ten, kto będzie ostatni, ten wygra, jak w Biblii, wiesz. A mi zginęła jedna. Nie została wydrukowana. Na pewno. Na pewno. Jest. Jednak została. To była czy nie była? Jak to? Była. Oho. Kurwa. Kurwa. Paweł Zikora skończył. Nie. No i co teraz? O ty chuju. Tutaj. Ty, nie ma kolejnych. O kurwa. Nie więcej. Nie wiem, czy coś źle nie robię, bo w ogóle nic mi tutaj nie wychodzi, jak na razie. O, zginęła mi kropka. No dobra, teraz mnie masz na chwilę. Pytanie, ile to potrwa? Ja w ogóle, kurwa, już z 3 minuty szukam jednej. Ja mam jakiegoś obcego chyba. O ty! No co ty gadasz, że aż tu? No aż niewiarygodne to jest, że aż tu. Może czy jakiegoś Pokemona mam, Charizarda czy co? Jak ja mam Monalizę, to nie sądzę, że ty masz Charizarda. Czemu? A dlaczego ja bym miał mieć Monalizę? Bo podałem wam tematykę. Kulturę. Kurde, no szukam teraz, nie? No to nie słyszałem, dobra, mam. No właśnie, no to jest na logo. Coś ci narysowuję. Człowieczka mam. No teraz 200 nie mogę znaleźć. 200 mam. Fajnie, fajnie, no. Skurwysyny. Skończyłem. Serio? No. Pokaż do kamery. Okej. Już? Bernardyn.
Pokémon? Wow. Bernardem. Ja mam myśliciela. Serio? Masz takie kreski przez cały kanał? Pewnie coś zjebałem. Nie wiem, się to kurwa rodaki, ale te kreski to dziwne. Kreski spierdoliłem. A nie wiem, to jest jakaś sztuka, wiesz, to jest rzeźba jakaś. Myślący ktoś. Już też skończyłeś? Pokaż. Filmanaliza. Już skończyłeś? Ja zrobiłem przekreślonego pterodaktyla. Ale ty nie połączyłeś wszystkich tych. Przecież masz jeszcze od A do G. A to co się z nimi robi? No łączy się alfabetycznie. Okej. Okay. Dawaj, owca, masz jeszcze szansę. Być na drugim miejscu. Mhm. Już, no. To oko po prostu było. Pokaż. Tu trochę zjebałem. Tu masz kropkę niepołączoną, tu. Jak ty to zrobiłeś? Kurwa. Faza. Tak, tu powinno być. Tu, o, i tak. Jeszcze 49, nie widzę, tutaj, dobra. Jeszcze. Pokaż swoje pącz. Nie widzę. Ty jesteś agent. Ty nie... 227 połączy jest 228, a 227 jest 100. I zajebałeś obrazek na pół. Nie widzę 250. Bo się mylą cyfry po jakimś czasie. O dziesiątki łatwo się jest jednąć. Powinieneś ramkę zrobić, a ty X zrobiłeś. Przekreśliłeś swój rysunek w krzyż. Ja pierdolę. I tu 237. Tak. Czyli to powinno być ramka. Tak i tak. Tak. 259. Tak, ale bo już czasami tak długo szukam liczby kolejnej, że zapominam jaka była poprzednia. I poleciałem do, wiesz, no. No dobra, no przekreślony pterodaktyl, kurwa, i co? Wiesz jaki teraz jest ten? Nowoczesna sztuka, człowieku. Takie rzeczy właśnie. Jakieś przekreślone, wiesz, popsute. Nie sądziłem, że grubość tych linii będzie miała takie znaczenie. Rzeczywiście trzeba jak najcieniej. Pokaż. Gdyby tu było, wiesz, cieniej, jakbym... Ale z daleka to wygląda naprawdę super. No, a z bliska mniej, a z daleka bardziej. Zobaczek fajnie wygląda. No. Z daleka widać. Z daleka ładne. Serio, jest bardzo spokojny. Jak jest daleka, pącz? Więcej widać na pewno. Jak pocztówka z czasów prehistorycznych. Tylko jakby ją ktoś przekreślił i zrobił z niej puzzle. Bo pterodaktyl powinien być nie przekreślony przez górę, bo góra to tło. Tak? Nie, o to tam chodzi, to... że ty masz górę. Ta za kreska to jest ramka. Ja nie wiedziałem, że to jest ramka i w ogóle nawet nie szukałem no tu tych. Ja już, moje skupienie już jest gdzieś daleko stąd. I moja precyzja jest też się coraz dalej oddala. Już się zacząłeś podpisywać, widzę. Już zaczynam tracić cierpliwość do tego. Po prostu. Ale walczę dalej, kurczę. Walczę. 275 szukam. 7, kurde, no teraz mi tak zaczęło opornie iść bardzo. Typowo, nie? Typowo już nie mogę się skupić. Ty no kurwa, 226, 228. Ja pierdolę, ale jestem zjebem, nie? I przekreślił obrazek na pół, nie? I tak kminie, kurde, na chuj, ale zobacz, i tak kminie, na chuj taka linia, ty? Zobacz, jak tutaj mam najebane tych punktów. No ja też taki miałem tu. Ja mam kilka skupisk takich. Też tak miałem. Tu? Dawaj, oca szybko. Ale skupiska są łatwe, najgorzej jak są daleko od siebie. Chyba skończyłem. Dla mnie skupiska są najgorsze. Pokaż obok. 320 i koniec już. Tak. Jak się nazywa? Myślicie. Kurwa, ty! 100 lat! No dobra, no ja mam tyle. Jeszcze mi została z 1/4. Wyszło co Mona Lipa. Nie, to Mona... dokończ, zobaczymy jak wyjdzie. Ogólnie jakby dokończył, to no. twój jest lipa. No. Co? No bo wiesz, no Saker zniszczył obrazek. Dawaj, nie będziesz ostatni. No jak dokończysz, to nie będziesz ostatni, masz trzecie miejsce. To ja wielki kurwa krytyk, nie? Przekreślony pterodaktyl. Mona Lipa, nie? Pterodaktyl w ogóle. Mona Lipa. Ci pardy, kurwa, ty. I cwelicie. No kurczę, jak to połączyć? A, B. Co? A, B. Dalej możesz mieć problem. Na siłowni tylko ja oberę mimo. A, B. F, G, H jest potem. Otworzyć ci alfabet? Jak robak. X. No jeszcze Y. Chyba jest do X-a. Dobra, chyba już. Już. Skończyłem. Pokaż. Leonardo da Vinci był wygodny. I to jest no wyszło. Kurde, gitas. Widać, że to. No i teraz chyba decyzja do widzów, kto wygrał. No. Pokazujemy na 3-4. Znaczy nie, no na pierwszy pączek był, tak? Ja byłem to pierwszy. To wygrał pączek. A kto wygrał? Ale pisze drugi był Saker, nie? Zobacz, co zrobił. Dlatego no nie wiem, tu kontrowersja, nie? Goni kontrowersję na tym obrazie. Bo tam zajrzałem i dużo kropek nie no, Sakera widzę, że to jest gryf po prostu, nie? Przez cierze. U mnie? No. Co nie jest połączone? No nie zrobiłeś alfabetu i nie zrobiłeś ale to no, przecież jak powiedziałeś, to zrobiłem. Ale to dwie kropki nie były połączone. Nie ogarnąłem, że tam jest coś takiego. Widzowie zadecydują. No dobrze. Znaczy ja nie walczę o zwycięstwo, ja jestem moim zdaniem czwarty, tylko mówię, że...
No to już jedno mamy załatwione. Tylko wpiszcie od 1 do 3 teraz. No ale nie zaskoczyły mnie wyniki, no. Nie no, resztę wyników znamy, bo tu chodziło o prędkość. Błączu powinien ja lubię się skupiać i coś robić takiego. No. Manualnie jestem średnio dobry. Wiem, że robór jest manualnie lepszy raczej, ale pewnie skupienie i prędkość. To słaba. Nie jest robór. Robór lubi się męczyć z czymś. Znaczy rzeźbić, nie? Po prostu sobie powoli. No i kites. Poznaliście nas bardziej w tym odcinku. Dziękujemy za uwagę. Saker drugi był, a w ogóle nie wzięli cię pod uwagę. Przede wszystkim zobaczyliście charakter Sakera, że wpierdala się na drugie miejsce, mimo że jest ostatni. To wiele mówi o człowieku. Uznał przegraną i nie płacze. Właśnie. Nie płacze jak Dubiel. A troszkę musieliśmy go przycisnąć z tym alfabetem, ale dobra. Zobaczycie, że oni myślą, że ty uznałeś tą przegraną, nie? Ja powiedziałem, że jestem czwarty, no. A powiedziałem, że jesteś czwarty. Ale myślałem, że jesteś drugi. Wcześniej drugi miał być. Nigdy nie mówiłem, że jestem drugi. Pączek to mówi. No, czyli poznaliście mnie, czy z charakter skurwysyna, który zwala na innych winę. To wiele mówi o człowieku. Dokładnie. Także coś się wyjaśniło na pewno w tym odcinku. Przyznał się Pączek po włączeniu kamery, że 248 nie zaznaczył. Bo no, był pokaż. Błąd w druku. Ja nie chciałem oskarżać. Jak byk! Nie chciałem oskarżać. No to robór wygrał. Wrażenia o nieprzygotowanie. Bo to jest błąd ewidentny, to nie pasuje do rysunku, ja specjalnie tego nie zaznaczyłem. Ale poczekaj, tak, to jest przecież podstawka. Ale co daje 248? Nic. To jest kreska tylko taka. Spojrzę obiektywnie, bo to się toczy między wami. Panowie, co było powiedziane na początku? Jest to zadanie na szybkość i na co? Dokładność. Na precyzję. I co, teraz będziemy bagatelizowali, że 248 jest nieważne? A co jakby to było połączone? Jest bardzo istotne, bo ale to weryfikuje tą precyzję. Taka rafka panie wygląda Pawle, tak. Panie Pawle, nie jest pan na pierwszym miejscu według mnie. Daj mi zdjęcie Bernardyna i powiedz mi kurwa, co ma oznaczać kreska w dół. Dokładnie. Co ma oznaczać kreska w dół? Nie ma. Daj mi... Nie ma tego. Mój mózg tak działa i ja się z tym godzę. Pokaż a nie pcham dalej na korepetycję. Nie, no, Robur, siebie z tego, okaże, bo ja mój mózg wygrałem. Tak działa. Zrobił całe. Daj mi powód, dla którego miałem zaznaczyć. To jest dokładnie dlaczego nie będę chodził na dodatkowe zajęcia z tego. Wolę Robur wygrał. Ja jestem za dobry na to. Dają mi z błędami i każą mi robić głupio. Nie, jebać to na cały. Zobacz, co się stało w ogóle. Patrz, to nie jest jeden punkt. Ja powiedziałem. To jest kilka punktów. Pokazywałem i bardzo dużo. Jest bardzo dużo punktów. Widzisz? Tak. Mój mózg tak działa i ja się z tym godzę. Pomazał, że nie widać. Ale ja to biorę jako zaletę. A najlepsze, że ty powiedziałeś, dobra, już chyba skończyłem i zacząłeś szukać pustych pól. Ty, tutaj jest 10 punktów nie tak pomazał, że nie widać. Ale po co łączyć tą kreskę robią? No właśnie, jeden widzi punkty, drugi nie widzi tych punktów. I może przeskoczyć, dzięki temu, że nie musi łączyć tych punktów, przeskakuje od razu do kolejnego punktu. To jest butelka na wino. W życiu na też, nie tylko na kartce papieru. W ogóle ja poprawiłem to, powinniście jeszcze mi... Masakra, tak najebany ma tutaj, że... mi dać Robur wygrał. No ja ominąłem, zobacz ile punktów. Ty. No tak, no w sumie tak. No chyba jestem ty ostatni. Drugi. Ja. Ty jesteś drugi. No, ja trzeci, a Bączek czwarty? Tak, czy jak to jest, kurwa? Bo ty stwierdziłeś u niego jakieś niespójności, że namazany jest, czy o co chodzi? Nie no, ale ty więcej punktów ominąłeś. No ja więcej ominąłem. Ale kilka trzeci. I byłeś czwarty. Bączek jest no, trzeci. No ja jestem czwarty. Jestem chyba czwarty. Zasłużyłem. Bączek namieszał i chciał to utaić. Jebany. W ogóle dyskwalifikacja. Powiedziałem wam przecież. Ja wam to powiedziałem, jakbym się nie przyznał. Jak zacząłem kamerę już pakować. Kamerze i nie chciał nagrywać. No bo ja myślałem, że jesteście kolegami. Nie, nie jesteśmy. Nie. To jest kurwa wojna, rozumiesz? Kolegami jesteśmy, jest jak kamery nie ma. Czyli poznaliście mnie, czy z charakter skurwysyna, który zwala na innych winę. Dokładnie. Także coś się wyjaśniło na pewno w tym odcinku.